W studiu Radia 5 Paweł Ogłowacki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z Zełku. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie, kłaniam się. Taki wątek ełcko-suwalski, suwalsko-ełcki. Mazurski turniej piłki siatkowej mężczyzn, Puchar Prezydenta Ełku. 13-14 dzień września, piątek, sobota. Takie najważniejsze emocje, największe emocje w piątek czy w sobotę, czy i w piątek i w sobotę? Ja myślę tak, to jest w ogóle proces bardzo złożony, bo my rozpoczynamy ten turniej o godzinie 11, czyli taka średnio dobra wiadomość dla kibiców siatkówki w Suwałkach i to wtedy właśnie o tej godzinie Ślepsk rozegra swoje spotkanie z AZS-em Politechniką Warszawską. Jakieś relacje w internecie planujecie? Jakieś informacje na bieżąco, żeby nam tutaj serduszka nie popękały? Na pewno będziemy was tutaj informować poprzez na pewno radio, poprzez Facebook. Wiemy również, że drużyna z Suwałk wybiera się później do Ostrołęki na swój turniej. I tak no, chcielibyśmy z tej strony zachęcić wszystkich kibiców, fanów siatkówki, fanów w ogóle dobrego sportu, żeby kibicowali oczywiście własnej drużynie, czyli kto może, zapraszamy wszystkich serdecznie do Ełku, do hali sportowej, do Wiskowej, już od godziny 11 na mecz ukochanej drużyny. Również przy okazji, tak, rozważamy taką możliwość, gdy kibice, fani siatkówki będą jechać do, powiedzmy sobie szczerze, również nie aż tak bardzo oddalonej Ostrołęki, może zajadą do naszej hali, serdecznie was wszystkich zapraszamy, bo będziemy mogli już również w piątek oglądać kolejne spotkania, bo o godzinie 17 swoje mecze rozegra Indykpol AZS Olsztyn z Lotosem Treflem Gdańsk, a o godzinie 19.30 Politechnika Warszawska zagra z Defektorem Kielce. To przypomnijmy, piątek, sobota, mazurski turniej piłki siatkowej mężczyzn na Puchar Prezydenta Ełku i te tuzy wymienimy, przypomnijmy, bo być może ktoś teraz włączył radioodbiornik i nie wie, o czym rozmawiamy. Te tuzy to Indykpol AZS Olsztyn, Lotos Tref Gdańsk, Politechnika Warszawska i Defektor Kielce, a w sobotę o godzinie 12, bo już piątkowy program przedstawiłem, o godzinie 12 jest mecz o trzecie miejsce, a wielki finał o godzinie 14.30, również w sobotę. Serdecznie wszystkich zapraszam. Oczywiście, kto ma możliwość, o godzinie 11 już piątek zagra ukochana drużyna z Suwałk, Ślepsk Suwałki, a później być może osoby będą chciały pokibicować swojej drużynie w Ostrołęce. Po drodze jest Ełk, zapraszamy w sobotę. Teoretycznie już po pracy o godzinie 12, mecz o trzecie miejsce, o 14.30 wielki finał, a potem można udać się do Ostrołęki, by dalej kibicować Ślepskowi. To zapraszamy gorąco. Słowa te mówił Paweł Głowacki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku. Pozdrawiamy słuchaczy z Ełku. Zapraszamy na ten turniej. Przypomnę, mazurski turniej piłki siatkowej mężczyzn, Puchar Prezydenta Ełku. Piątek i sobota. Najbliższe piątek i sobota. Dziękuję bardzo. Dziękuję.